tak miło i sympatycznie na sesji Rady Gminy w Słupnie nie było od dawna. Wszystko za sprawą wyborów przedterminowych, jakie odbyły się w gminie w lipcu. Teraz w Radzie zasiada 15 nowych radnych, w większości ze Stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno. W tych zmianach wójt pokłada nadzieję. Przede wszystkim właśnie nadzieję na współpracę, na dialog, na to, że radni będą dla mnie oparciem, że będę się uczył ich mądrością. To chyba najważniejsze są sprawy, które w tej chwili przede mną jako wójtem wiążą się z wyborem nowej rady. No i spokój, bo chyba tego też bardzo chcą mieszkańcy. Mieszkańcy chcą po prostu spokoju i kultury takiej tutaj samorządowej, jeżeli chodzi o rady gminy. Przypomnijmy, poprzednia rada, w większości członkowie PSL, blokowali większość zadań, pomysłów, inwestycji, jakie w gminie miały być realizowane. Na linii radni-wójt nie było chemii od samego początku. Zmęczeni taką sytuacją mieszkańcy doprowadzili do referendum, co w konsekwencji zaowocowało wyborami nowej rady. Nie można to określić jako sukces, bo sukces to byłby wtedy, kiedy społeczeństwo nasze by w zgodzie żyło. No niestety, tej zgody nie było widać tutaj na tej sali. Za nowymi radnymi pierwsza sesja. Złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego. Jedynym kandydatem był Dariusz Kępczyński, który został wybrany w tajnym głosowaniu jednogłośnie na tę funkcję. Przypomniał, że poprzednia rada została odwołana w wyniku niezadowolenia społecznego z jakości pracy radnych, a także fatalnego wizerunku. To jest nasz program wspólny, bym powiedział, do którego bym zachęcał pani bardzo wszystkich. Że musimy o ten wizerunek zadbać i go odbudować, tam gdzie został nadszarpnięty. Musimy przywrócić rangę i pozycję tego gremium. My mamy, rada jest reprezentantem mieszkańców, ale mieszkańcy nas patrzą i my powinniśmy świecić przykładem. Wiceprzewodniczącą została radna Małgorzata Sawicka. Czy z nową radą będzie łatwiej współpracować? Nie da się tego porównać, ponieważ ciąży na mnie znacznie większa odpowiedzialność. Został tych wybranych radnych, bo został rok. Za rok będzie weryfikacja tej naszej pracy. I można powiedzieć, że musimy się 3 razy mocniej starać, żeby przez ten rok pokazać, iż można przez rok na współpracy i wzajemnym zaufaniu i szacunku zrobić więcej niż przez 3 lata się kłócąc. Trudno ukryć fakt, że nowa rada zdominowana została przez radnych Stowarzyszenia Nasza Gmina Słupno. Aż 12 radnych to debiutanci w samorządzie. Myślę, że mieszkańcy wybrali dobrze i możemy być spokojni o tą sesję i o kolejne, że ta praca będzie przebiegała nie tylko ze spokojem, ale też w pełnym zrozumieniu współpracy. Zdecydowanie będzie dobra merytorycznie. Jednym z naszych podstawowych celów to jest bardzo dobra współpraca z wójtem, z gminą, wsłuchanie się w potrzeby naszych mieszkańców, tak żebyśmy mogli w sposób zrównoważony i spokojny zrealizować wszystkie postanowienia naszego dekalogu, który mieliśmy w naszym programie wyborczym, w taki sposób, żeby wszyscy mieszkańcy Słupna żyli wspaniale w europejskiej gminie. Każdy z nowych radnych podkreślał, że chce działać na rzecz mieszkańców i jak najlepiej wykorzystać najbliższe miesiące na rozwój, na inwestycje w gminie. A jakie nadzieje pokładają w radnych mieszkańcy? Przede wszystkim mam nadzieję, że będziemy mieli spokój w gminie, że zacznie się tutaj merytoryczna dyskusja, dyskusja na argumenty. Mamy nadzieję, że zacznie się współpraca z wójtem, że po prostu to będzie praca na naszą rzecz, merytoryczna, jasna, bez awantur, pieniactwa, po prostu spokojna i ważna dla nas wszystkich mieszkańców i naszej pięknej gminy. Są to ludzie młodzi, wykształceni. Mimo że budżet gminy jest bardzo duży, chodzi o to, żeby te pieniądze mądrze wydawać, nie robić, prawda, głupot najróżniejszych. No i przede wszystkim, żeby była współpraca z wójtem. Najbliższy rok będzie dla nas wszystkich sprawdzianem. Uspokaja emocje wójt. Ja zawsze z pokorą podchodziłem do wykonywanej służby, bo to jest służba. I dla mnie najważniejsi byli mieszkańcy. Mieszkańcy chyba też to dostrzegali, dlatego obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem.